Jeżeli rozmawiamy o historii rzeźby, to nie możemy pominąć najważniejszego dzieła rzeźbiarskiego, które na pewno każdy z Was zna. A mowa o Dawidzie Michała Anioła. O co chodziło z tym Dawidem? Jaka była jego historia? Dlaczego wszyscy niby mówią o tym Michale Aniele? W czym był taki nowatorski? I o co chodziło w słowie renesans? Odrodzenie? Czyli co to takiego? Zaraz Wam wszystko na spokojnie wyjaśnię. Historia posągu Dawida, dłuta Michała Anioła, jest bardzo długa i zaczyna się dużo wcześniej, niż sam artysta zaczął pracę nad kompozycją. Już w latach 60. XV wieku, czyli około 1460-63, katedra florencka, czyli Santa Maria del Fiore we Florencji, zamówiła serię posągów, które miały być postawione przy katedrze na bardzo dużej wysokości, bo aż na około 80 metrach. Projekt tak długo się rozciągał, że w końcu nie został zrealizowany. Przystąpił do niego m.in. Michał Anioł, który w latach 1501-1504 wyrzeźbił swojego Dawida, dzieło ikoniczne dla historii rzeźby. Dawid w końcu nie stanął na wysokości zadania, ale za to jest bardzo znaną kompozycją rzeźbiarską. Jest typowym przykładem renesansu w rzeźbie. O co właściwie chodzi w słowie renesans? Renesans, czyli odrodzenie. Odrodzenie, ponowne narodziny, ale czego? Antyku. Rozmawialiśmy już sobie o antyku na przykładzie rzeźby hellenistycznej, ale kiedy mówimy o odrodzeniu, to raczej mamy na myśli ten antyk klasyczny, najbardziej znany. Co łączy rzeźbę renesansową i rzeźbę antyczną? Poza tematami łączy przede wszystkim podejście do formy, czyli tego, jak pokazane jest dzieło sztuki. Zwróćcie uwagę, że kompozycja Dawida jest statyczna, czyli nie wyraża ruchu. Tak też wyglądała rzeźba grecka V wieku przed naszą erą. Dodatkowo, gdybyście mieli znaleźć jakiś punkt widzenia, z którego Dawid Michała Anioła jest najlepiej widoczny, byłby to przód, front. Dlatego mówimy o tej kompozycji, że jest frontalna. Zupełnie jak w rzeźbach klasycznych. Stoimy przed odlewem gipsowym, który kopiuje rzeźbę z V wieku przed naszą erą autorstwa Polikleta. Rzeźba frontalna? Frontalna. Statyczna? Statyczna. A dodatkowo zastosowano bardzo znany chwyt kompozycyjny obecny w V wieku przed naszą erą. Mowa o kontrapoście. Ten kontrapost widzimy także w Dawidzie Michała Anioła. Czym będzie kontrapost? To przesunięcie ciężaru ciała na jedną nogę. Powoduje to wypchnięcie biodra, tak jak tutaj widzicie. Ciężar spoczywa na tej nodze, więc jest wyprostowana, właściwie przeprostowana w kolanie. Powoduje to wygięcie sylwetki w taką delikatną literę S. Widzicie to zarówno na antycznym przykładzie, jak i w kompozycji renesansowej. Druga noga, ze względu na to, że jedna z nich dźwiga ciężar, jest wolna i może robić sobie absolutnie co chce. Zazwyczaj ten gest przeniesienia ciężaru jest równoważony przez drugą stronę. Ręce dodatkowo coś robią. Tutaj akurat mamy bardzo szczególny przykład rzeźby Polikleta, ale warto przyjrzeć się na przykład znanemu Doryforosowi, czyli sportowcowi dźwigającemu włócznie. To włócznia, która nie zachowała się do naszych czasów, równoważy przeniesienie bioder i ciężaru ciała na jedną stronę. W przypadku Dawida mamy zastosowanie kontrapostu, tak jak w sztuce antycznej. Czyli renesans to odwołanie się do norm znanych starożytnym. Co jeszcze łączy Dawida Michała Anioła, renesansową rzeźbę z kompozycjami antycznymi? Kiedy przyjrzycie się temu, jak pokazane jest ciało, po pierwsze, postać jest naga, mówimy, że jest pokazana w akcie. To dlatego, że starożytni zwracali bardzo dużą uwagę na ciało. Kultura ciała była bardzo obecna u nich, na przykład wśród sportowców. Po drugie, ciało jest pokazane nie tylko realistycznie, czyli we wszystkich detalach, ale także jest idealizowane, czyli pokazane jest jakiś właściwie niedościgniony ideał. I to samo mamy u Michała Anioła.
Więc jesteśmy w stanie powiedzieć o tej rzeźbie, że jest doskonałym przykładem renesansu. Ale o co właściwie chodziło z tym Dawidem? Dawid nie jest postacią mitologiczną. To historia biblijna, zaczerpnięta ze Starego Testamentu. Dawid był prostym pasterzem. Małym chłopcem, takim młodzieńcem, zupełnie tak jak niektórzy z was przed ekranem. Dawid wziął udział w wojnie, chociaż nie bardzo był żołnierzem, którą toczyli Izraelici z Filistynami. Izraelickie wojska, dowodzone przez króla Samuela, były właściwie skazane na porażkę. Filistyni uciekli się do podstępu. Jeden z wojowników, bardzo rosły, silny, nazywany Goliatem, wychodził codziennie przed szereg i mówił, że jeżeli któryś z Izraelitów ma tyle odwagi, żeby go pokonać, to wtedy wojska filistyńskie się poddadzą. Jak rozumiecie, trudno było znaleźć chętnego. I wtedy przyszedł Dawid, który postanowił pokonać Goliata nie swoją siłą, bo przecież był po prostu chłopcem, ale sprytem. Dawid wziął kamień, procę, naciągnął ją i wycelował w Goliata. Wojownik padł na ziemię, Dawid do niego podbiegł, zabrał mu miecz i ściął głowę przeciwnika. Temat biblijny jak najbardziej dobrze jest widziany w renesansie. Może kojarzycie ze szkoły, że mówi się, że to taka epoka świecka, kiedy nie bardzo mówi się o religii. Wręcz niektórzy mówią o ateizmie, a nie do końca tak jest. Renesans, tak samo jak późniejszy barok, należy do nowożytności, czyli tych okresów, które jednak oparte cały czas są na filarze religii chrześcijańskiej. Formy antyczne zastosowane zostały do tematu starotestamentowego. Dlaczego akurat Dawid? Dlatego, że jednocześnie ma to ważne znaczenie dla aktualnej historii Florencji. Rzeźba stoi aktualnie na placu przed ratuszem miejskim i była próbą pokazania tego, że Florencja cały czas ma siłę, a jednocześnie liczą się cnoty republikańskie w tym mieście. Był to także wyraz sukcesu po niedawnych konfliktach zbrojnych, które zagrażały miastu. I dlaczego wreszcie Michał Anioł jest tak wyjątkowym rzeźbiarzem? Dlatego, że dopracowuje swoje kompozycje w najmniejszych detalach. Zwróćcie uwagę szczególnie na dłoń Dawida spoczywającą przy jego udzie. Widoczne są tam wszystkie kosteczki i pojedyncze żyłki. W bardzo twardym i zimnym marmurze był w stanie oddać przeróżne detale. Wynika to z zainteresowania ludzi renesansu człowiekiem jako takim. To postawa antropocentryczna, czyli stawiająca człowieka w centrum. Michał Anioł wykonywał wtedy zabronione przez papieża sekcje zwłok. I to one dostarczały mu wiedzy o tym, jak poprawnie anatomicznie przedstawić postać ludzką. Jednocześnie posąg Michała Anioła domyka historię rzeźby renesansowej. Warto porównać te kompozycje z wcześniejszymi pracami, na przykład Donatella albo Verrocchia. Tam mamy młodzieńca, który jest jeszcze takim właściwie chłopcem, ze ściętą głową Goliata u stóp. Natomiast Dawid dumnie patrzy w jedną stronę, jego pozycja jest pełna patosu, a jednocześnie widać zarys mięśni. Już nie jest niewinnym chłopcem. Pokazany jest w tym momencie, w którym za chwilę ma napiąć swoją procę, żeby wysłać kamień w stronę swojego przeciwnika. To nowatorstwo Michała Anioła polega między innymi na doborze tego momentu dla tego tematu ikonograficznego. Renesans frontalny, statyczny, spokojny, antyczny. A jak zmieniała się historia rzeźby nowożytnej? Jak Dawida pokazywali późniejsi twórcy, już barokowi? Przekonajcie się w kolejnym mini wykładzie.